W ósmej kolejce PKO BP Ekstraklasy po czterech porażkach z rzędu Pogoń Szczecin podejmuje ostatnią w tabeli koronę Kielce. Portowcy mają ogromne problemy. Nieźle zaczęli ten sezon, ale później spisywali się fatalnie. Po sześciu meczach mają na koncie zaledwie trzy strzelone gole. Mają też przewagę w meczu z Koroną. Co z tego, skoro to goście stwarzają sobie lepsze sytuacje podbramkowe? To Jacek Podgórski z Martinem Remagl. Remagl do Podgórskiego. Podgórski w polu karnym. Uderzenie, poprzeczka i co? I piłka w bramce. Trafia Adrian Dalmau. Piłkarze z Kielce cieszą się z prowadzenia, a sędzia Paweł Raczkowski analizuje tę sytuację. Mamy zagranie ręką, gol nieuznany, ale wcześniej faul bicia Fiana na Nono, a więc rzut karny. Nono pewnie z 11 metrów i teraz już na pewno Korona obejmuje prowadzenie w 36 minucie. 1-0 dla przyjezdnych. Korona jednak nie zwalnia tempa, mimo że rzadziej jest przy piłce, to pod bramką Portowców bywa naprawdę groźnie, tak jak teraz, gdy Godinho strzela gola, ale to znów bramka nieuznana, bo wcześniej na spalonym jest Martin Remagl, a więc przez chwilę Korona prowadziła 2-0. Ale już mamy tylko jedną bramkową przewagę. Znakomite zagranie do Bachana Bichachciana i tuż przed przerwą Pogoń jednak wyrównuje, ależ gol Ormianina. I jest 1-1 w tym naprawdę trudnym dla Portowców meczu. W drugiej połowie Kamil Grosicki. Grosicki ależ popędził, wpada w pole karne. Reprezentant Polski trafia Grosik tylko w słupek. Nie ma gola, ale po przerwie Pogoń ma już zdecydowaną przewagę i tworzy sobie kolejne sytuacje podbramkowe. Teraz Bichachcian z Zachowiczem. Bichachcian, ależ wycofanie do Aleksa Gorgona i przepiękny strzał. Co za fantastyczna akcja i asysta Bichachciana i gol Gorgona. Pogoń jest już na prowadzeniu, a w 81 minucie rezerwowy Daniel Lonczar ustala wynik na 3-1. Pogoń po trudnym spotkaniu odwraca losy meczu i pokonuje Koronę Kielce 3-1. Pogoń awansuje na 10 miejsce w tabeli. Korona zostaje na ostatniej pozycji. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.